Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Inspekcje. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Wracam z kolejnej inspekcji. Tym razem z Zabrza. Mercedes z okolic Zabrza. Mercedes CLS pierwszej generacji z silnikiem diesla V6. No tutaj okazało się, że samochód jest bezwypadkowy, przebieg udokumentowany, także kupujący raczej jest zdecydowany na ten samochód. Dosyć udokumentowany serwis tego samochodu, także tutaj historia tego samochodu jest znana dla kupującego. Także tak to wygląda, że no jeden z nielicznych samochodów na razie, który się okazał zgodny z opisem przez sprzedającego, powiedzmy sobie. Także tak to wygląda. Co tutaj dużo można powiedzieć? No ogólnie sprawdzenie przebiegło w miarę sprawnie, około 1,5 godziny zajęło mniej więcej sprawdzenie dokładne lakieru, diagnostyka komputerowa silnika, no i oględziny zewnątrz, wewnątrz. Samochód dosyć fajny, zadbany, także raczej nie było uwag do tego. Także dziękuję za uwagę. Kolejne sprawdzanie samochodu przed zakupem, mam nadzieję, że wkrótce. Także pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.